Sponsorem emisji powieści Trzecie życie Nikodemadyzmy jest Centrum Rozwiązywania Konfliktów Mediator Radomsko ulica Warszyca 12. Centrum prowadzi mediację w sprawach rodzinnych, gospodarczych, cywilnych oraz karnych. Powieść czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków. Kelner przyniósł właśnie zamówione danie. Nikodem wstał, ucałował Lunartowiczową w rękę i poszedł do swojego gabinetu. <laughs> podobam się jej, zamruczał pod nosem. Oj, podobam. Lunartowiczowie lubili teatr. Jeździli na przedstawienia do Łodzi lub Warszawy, ale teraz aktorzy przyjechali do Piotrkowa. W resursie rzemieślniczej zespół artystów teatru Ziem Centralno-Wschodnich miał wystawić dwie komedie, szczególnie ta druga przypadła im do gustu: Lekarz mimo woli Moliera. W rolach głównych między innymi Juliusz Lubicz-Lisowski, którego widzieli już w filmie Moralność pani Dulskiej, oraz Helena Massówna, która paręnaście lat temu przyjeżdżała do Piotrkowa z zespołem Karola Adwentowicza. Jadwiga jeszcze w domu wyjaśniła mężowi, o czym jest sztuka. Mówiła, że głównym bohaterem jest pewien drwal, hulaka i utracjusz, który całe dnie przesiaduje w lesie i nie pomaga swojej żonie w codziennych obowiązkach. Ha, ma przy tym wielkie aspiracje, nie przyjmuje słów krytyki i kłóci się z żoną, którą zdarza mu się uderzyć. Lunartowiczowi usadowili się na swoich miejscach, a chwilę później zaczęło się przedstawienie. Powiadam ci nic z tego, lubciu, jestem panem w domu i ja tu jeden mam prawo rozkazywać. A ja ci powiadam, że musisz robić, co zechce i że nie po to cię wziąłem, aby znosić twoje wybryki. Aha, mądrala, a znajdź mi proszę drugiego z mojej profesji, co by umiał tak jak ja rozprawiać o świecie. Ho! ho, ho, ho. Widział, kto takiego bałwana? <ścoughs> Widział, kto taką jędzę? Publiczność śmiała się co chwilę. Sztuka Moliera bowiem zdecydowanie przypadła im do gustu. Sponsorem emisji powieści Trzecie życie nikodemadyzmy jest Centrum Rozwiązywania Konfliktów Mediator Radomsko, ulica Warszyca 12. Centrum prowadzi mediacje w sprawach rodzinnych, gospodarczych, cywilnych oraz karnych. Powieść czyta Bartłomiej Gumulec. Nagranie powstało w radiu Strefa FM Piotrków.